Cześć, z tej strony San i witam was ponownie w Skyrim. Dalej jesteśmy w tym chorym wymiarze. Mamy przed sobą jakąś księgę i nauczymy się z niej kolejnego słowa mocy. Musimy go użyć na smoku, który się tu zaraz pojawi. O, już jest. Widzicie, jak szybko leci mi HP od jego zionięcia. Chora bestia. No ale to nie problem. Musimy na nim użyć tylko krzyk. Kurde, stary. To jakiś cud, że jeszcze żyje. Musimy się do niego zbliżyć. Co nie jest takie proste, gdy zabija mnie jednym ciosem. No krzycz! No, to nie tak miało wyglądać. Spróbujmy jeszcze raz. Nie wiem, czemu od razu nie użył się ten krzyk. Nieważne. No. Siadaj. Mamy go. Wygląda na to, że zabierze nas do Miraka. Pierwszy raz lecę na smoku. Okej, jakiś samouczek. Skoro lecimy do Miraka, to zmienię strzały na najlepsze, jakie mam. Czyli elfie. Mam ich pozabijać? Okej. Dobra, sam smok ich wykończy. Nawet sprawnie mu to idzie. O, zanurzył się w tym bagnie. Trochę to głupie, bo nic nie muszę robić, on automatycznie ich atakuje. Więc musimy czekać, aż skończy. Znowu zarył paszczą to bagno. No temu lurkerowi zadaje dużo mniej damage'u. Czy ja mogę mu coś robić? Chyba nie. To już będzie koniec. Tak, zabił go. Co teraz? Chyba lecimy dalej. Czy też będziesz tak krążył tutaj? Dobra. Ruszył gdzie indziej. Ładną mamy pogodę. A już lądujemy. Okej.
znowu zapiszę. Gdzie jest Mirak? A, tu stoisz. Zaczynamy walkę. No, chyba nie jest taki twardy, jak mu się wydawało. Już połowa życia mu spadła. Tylko ciężko go namierzyć. Uleczmy się. A, gdzie on uciekł? Został zabrany przez te macki. Pożar smoczą duszę. Możemy zabrać hajs. Dobra. I uleczył się do pełna. Więc przedłużasz nieuniknione. Co on mnie obrzygał? Dobra, dostał. Ale my też jesteśmy dosyć poważnie ranni. Ja nie mam zbyt wielu mikstur. Na szczęście smok nam pomaga. Znowu to robi. Są trzy te bramy. Więc chyba będą trzy smoki. Zabierzmy kasę. Co to było? Chyba ma dostęp do wszystkich krzyków. Więc też jest Dragonbornem. I jeszcze raz. Aha, teraz naszego smoka zabił. Ups, zginęło mi się. Trochę się rozkojarzyłem i proszę. Dobra, jesteśmy na tym samym etapie co poprzednio. Ale tym razem zabijemy go. Okej, już połowa za nami. Zepchnęliśmy go do defensywy. Co ty z mieczem na mnie? Oszalałeś? Zniknął. To escape me, Mirak. You can hide nothing from me here. No matter. I have found a new dragon born to serve me. May she be rewarded for her service as I am. Mira, harbor fantasies of rebellion against me. Learn from his example. Serve me faithfully, and you will
continue to be richly rewarded. Wygląda na to, że zajęliśmy jego miejsce. Spotkał go okrutny los. Możemy zabrać jego set. No, jestem przeciążony. Wyrzućmy ten krasnoludzki pancerz. Pojawiła się jakaś księga. Dzięki niej możemy zresetować nasze drzewko talentu, ale musimy zapłacić smoczą duszą. Powiedzmy, że kowalstwo zresetuję i odzyskam 2 punkty talentu. Damy je w łucznictwo. Pico 1. Kurczę, ciężko obsługiwać to drzewko. Bo brakuje nam jednego punktu w umiejętnościach do 100. Więc sobie go zostawimy. Pico możemy opuścić ten wymiar i przejść do Solstheim. Wygląda na to, że skończyliśmy główny wątek z dodatku Dragonborn. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!